Witam w drugim odcinku, w którym odpowiadamy na pytanie użytkownika Chlorek11, który chciałby wiedzieć, dlaczego wulkany wybuchają. Jeżeli mielibyśmy być skrupulatni, to powinniśmy raczej mówić o erupcjach, ale słowo użyte w pytaniu jest dużo bardziej efektowne, także zostańmy przy nim. Na początek wymienimy kilka faktów, które są niezbędne, aby zrozumieć mechanizm wybuchu wulkanu. Po pierwsze, magma to stopiona skała, która jest mniej gęsta od tej zastygłej, dlatego niejako wypływa w kierunku powierzchni Ziemi, tak jak mniej gęsty olej wypływa na powierzchnię wody. Po drugie, rozpuszczone są w niej gazy, takie jak para wodna, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki czy chlorowodór, które są produktami topienia materiału skalnego. Po trzecie, im głębiej pod ziemią jesteśmy, tym ciśnienie jest większe. Po czwarte, im ciśnienie większe, tym więcej gazów rozpuszcza się w płynie, a takim jest lawa. I wreszcie po piąte, magma może topić otaczające skały, zwiększając tym samym zawartość krzemionki. Im więcej krzemionki, tym gęstsza jest. A im jest gęstsza, tym większe pęcherze gazów jest w stanie w sobie utrzymać. Można to zaobserwować dmuchając do wody i kiślu. Zacznijmy teraz to systematyzować. W miarę jak lawa zbliża się do powierzchni Ziemi, działa na nią coraz mniejsze ciśnienie, przez co coraz mniejsza jest rozpuszczalność gazowych substancji, które zaczynają się stopniowo wydzielać, formując pokaźnych rozmiarów pęcherze. Podobny proces można zaobserwować, odkręcając butelkę gazowanego napoju. Zmniejszamy wówczas ciśnienie wewnątrz i gwałtownie z całej objętości wyzwala się rozpuszczony gaz. Oczywiście w naturze i w przypadku lawy przebiega to dużo wolniej, ale jednak porównanie ciągle jest rozsądne. Oczywiście tak powstały pęcherzyk musi sobie prędzej czy później znaleźć drogę ucieczki i teraz w zależności od tego, jak gęsta jest magma, czy kanał lawowy i gardziel są drożne oraz jak wytrzymała jest otaczająca skała, obserwujemy różne rodzaje erupcji wulkanicznych. Oczywiście, jak to w nauce, wiele erupcji przebiega według innych mechanizmów, a także trafiają się poprawne modyfikacje tego, o którym mówiliśmy. Był on jednak najbardziej ogólny i reprezentatywny. A czy wiecie, jaka erupcja była najbardziej niszczycielska spośród tych udokumentowanych? To jednak materiał trochę wykraczający poza zadane pytanie. Tymczasem zadawajcie nam pytania, zaglądajcie na Facebooka. Być może to wasz temat będzie tytułem kolejnej naszej produkcji.